Cześć! Witam Was w kolejnym filmie. Wybaczcie za opóźnienie. Ten film miał się pojawić w niedzielę, ale w poprzednim tygodniu wypadł mi jeden wyjazd do Warszawy i nie spodziewałam się go, więc nie miałam gotowego filmu. Dzisiaj jest niedziela, nagrywam to, więc będzie albo w poniedziałek, albo we wtorek na kanale. I tak właśnie, jak Wam mówiłam tydzień temu, dzisiaj będzie trening całego ciała dla początkujących. To jest trening tak naprawdę, który może wykonywać i facet, i kobieta, więc i tak domyślam się, że większość tutaj z Was to dziewczyny, więc jak najbardziej będzie to dla Was odpowiedni trening i może nie będę przedłużać, zaczynamy. Oczywiście trening całego ciała polega na tym, że ćwiczycie każdą partię, ale kiedyś miałam takie przekonanie, że raczej jest to trening całego ciała, czyli robimy na przykład ćwiczenia na nogi, na ręce, na brzuch i tak dalej. W tym momencie zmieniłam trochę swoje myślenie i dla mnie bardziej trening całego ciała opiera się na ćwiczeniach wielostawowych, czyli na takich, które angażują nie tylko jeden mięsień. I na takich właśnie ćwiczeniach będzie opierał się ten trening i możecie go wykonywać tak naprawdę dwa razy w tygodniu spokojnie, do tego możecie sobie dorzucić raz interwały albo jeden trening angażujący te mięśnie, które są waszym priorytetem, czyli na przykład jeżeli zależy Wam na rozroście pośladków, no to na przykład wykonujecie sobie jeszcze dodatkowo jeden trening pośladków i tak dalej. Zaczynacie oczywiście najpierw od rozgrzewki. Jeżeli chodzi o rozgrzewkę, to jest już taki film na moim kanale, więc tutaj Was odsyłam. Możecie sobie tam zobaczyć, tam też jest link do skrótu tej rozgrzewki, który możecie znaleźć u mnie na Instagramie. Tak samo będzie z tym filmem, więc zbiorę wszystkie te ćwiczenia, które dzisiaj Wam pokazuję, wrzucę to na Instagrama, żebyście nie musieli zabierać całego filmu z YouTube'a na siłownię, tylko ten skrót. Zaczynamy! Jesteście już po rozgrzewce. Jeżeli chcecie bardziej tutaj skupić się też na pośladkach, to zachęcam do zrobienia jeszcze aktywacji pośladków przed tym treningiem. Nagrałam ostatnio film też na Instagrama, więc też Was odsyłam w opisie. Już nie będę promować swoich innych filmów, ale no to jest ważne, tak? Jeżeli chcecie w 100% skupić się na tym treningu, no to fajnie jest wykonać i rozgrzewkę, i tą aktywację pośladków. Zaczynamy od przysiadów z pozycji klęczącej. Z gumą najlepiej. Jeżeli nie macie gumy, ok, przeżyjecie, też będziecie czuć pośladki, ale z gumą jednak będziecie czuć bardziej. Tą gumę, którą używam, kupiłam w Decathlonie, więc stacjonarnie spokojnie możecie ją kupić. I do tego ćwiczenia ustawiacie się tak, że oczywiście klękacie najlepiej na matę, żeby była Wam wygodniej. Zakładacie sobie gumę na biodra, sztangę, albo talerz, albo ketla, co wolicie, albo nawet bez, też będziecie czuć pośladki, tylko po prostu ze sztangą jest ciężej. I stopy są razem, a kolana dajecie szeroko, więc tak jakby z nóg układacie taki kształt trójkąta i teraz schodzicie w dół i nie chcecie tutaj mieć prosto pleców. Chcecie się pochylić, żeby te pośladki były bardziej rozciągnięte, więc pochylacie się do przodu, spinacie pośladki, jeżeli jesteście w stanie właśnie w tej fazie na samym dole, spinacie i podnosicie się do góry całkowicie, maksymalnie spinając pośladki. I teraz nie możecie robić tak jakby przeprostu w odcinku lędźwiowym, dlatego że wtedy do pracy wejdą czwórki, a my tutaj chcemy skupić się na pośladkach, dlatego też nie pokazuję Wam typowych przysiadów, dlatego że jednak większość osób ma problem z tym ćwiczeniem i większość osób czuje bardziej czwórki, a jak wiecie, no zazwyczaj kobiety chcą się skupić na pośladkach i na tylko delikatnym wyrzeźbieniu nóg, więc ten trening właśnie na tym będzie polegał. I po tym ćwiczeniu robicie to tak 10-12 powtórzeń, w zależności oczywiście od ciężaru. Przechodzicie do drugiego takiego bardziej już stricte na pośladki i to też jest ćwiczenie, które możecie wykonywać jako aktywację pośladków. Czyli robicie takie odwodzenie nóg siedząc. To jest też trochę imitacja maszyny do odwodzenia, więc jeżeli nie macie i ćwiczycie w domu, to to będzie świetny zamiennik. I pracujecie tak jak widzicie na filmie. Nie robicie żadnej przerwy pomiędzy tymi ćwiczeniami od razu, czyli najpierw ciężkie ćwiczenie, później takie dopompowujące, lżejsze. I robicie już tutaj 15-20 powtórzeń, jak rozchylacie nogi, spinacie pośladki. Wracacie i znowu spinacie, wracacie, spinacie, wracacie. 4 serie i będziemy już chodzić do kolejnego ćwiczenia. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że nie sugerujcie się ciężarem, jaki widzicie w tym filmie, bo to nie jest mój ciężar, więc spokojnie możecie takie obciążenie brać. Nie chcę też mówić o tym, jaki ja mam ciężar, no bo to jest bez sensu, ale tutaj nie brałam już dużego, bo i tak byłam po swoim treningu, więc już byłam zmęczona. Ale to było pierwsze ćwiczenie, przechodzimy do drugiego i to jest martwy ciąg z ketlem i dodatkowe ćwiczenie, które zaraz Wam omówię.
Całe omówienie techniki martwego ciągu jest na moim Instagramie, więc to też Wam podlinkuję w opisie. Czyli stajecie, brzuch napięty, łopatki ściągnięte, robicie rotację w kolanach, czyli tak jakby wciskacie na zewnątrz stopy, schodzicie w dół, spinacie pośladki i podnosicie do góry, spinając, dopinając maksymalnie właśnie pośladeczki. Pamiętajcie tylko, żeby ciężar wszedł między nogami, szczególnie jeżeli robicie to z ketlem. Pokazuję z ketlem, dlatego że jest łatwiej, a że to jest trening dla początkujących, no to tu chcemy jak najłatwiej wszystko zrobić. Więc pamiętajcie tylko o tym, tutaj najważniejsze. Głowa jest przedłużeniem tułowia, łopatki są ściągnięte, brzuch jest napięty, pośladki spinamy na dole, wstajemy nimi, musicie myśleć, żeby wstać pośladkami i ciężar idzie między nogami, nie do przodu, bo wtedy za mocno nadwyrężycie sobie odcinek lędźwiowy i będziecie go czuć, a to ćwiczenie, przy tym ćwiczeniu nie chcecie czuć odcinka lędźwiowego, tylko chcecie czuć pośladeczki. I po tym ćwiczeniu od razu przechodzimy do plank jacks, czyli ustawiacie się w pozycji deski, łopatki są ściągnięte, miednica jest podwinięta, brzuch jest napięty i pracujecie nogami. Tylko tutaj pamiętajcie, żeby nie skakać, żeby tyłek nie szedł za wysoko do góry, tylko żeby ten brzuch był napięty i żebyście tylko pracowali nogami. Tak, więc to mamy kolejne ćwiczenie. Tutaj też 4 serie po 12 powtórzeń i plank jacksów tak 20. Będzie dobrze. Dalej jedziemy ze swingiem. Omówienie techniki swingu też jest na moim Instagramie. To jest podobne ćwiczenie do martwego ciągu ze względu na to, o czym musicie pamiętać, czyli łopatki ściągnięte, brzuch napięty, głowa jest przedłużeniem tułowia, wychodzi ruch z pośladków, nie pracujecie tutaj rękoma, tylko pośladkami, więc tak jak mocno zepniecie tyłek, tak mocno ten ketl pójdzie do góry, więc nie unosicie go już rękoma, tylko samym takim ruchem z pośladków. I ręce są tylko właśnie po to, żeby trzymać ciężar, więc w ogóle w żadnym momencie ich nie ściągacie, nie podciągacie do góry, tak samo przy martwym ciągu. 12, tutaj nawet możecie zrobić 12-15 powtórzeń, bo to jest bardzo intensywne ćwiczenie i to łączymy z takim ćwiczeniem z psem, z głową w dole, nogą w górze i później dopinacie do deski. To jest skomplikowane ćwiczenie, ale jak już robicie, to nie jest takie skomplikowane. I jak widzicie, trochę się ślizgałam, więc tutaj najlepiej będzie na macie i dajecie nogę jak najwyżej możecie i później dopinacie brzuch, ale pamiętajcie, żeby cały czas jednak utrzymać się w tej pozycji deski, czyli tyłek, żeby nie schodził za wysoko, za nisko w dół, w momencie, kiedy dopinacie kolanem. I to robicie tak 10 razy na stronę, 4 serie, najlepiej, po prostu róbcie każde ćwiczenie w 4 seriach, chyba że w którymś ćwiczeń czujecie bardzo mocno tą partię, którą chcecie, no to wtedy możecie sobie zrobić 5 serii. Wiosłowanie naprzemienne z martwym ciągiem. Co prawda już martwy ciąg był wcześniej, ale nigdy za wiele, plus chciałam jednak skupić się na takich ćwiczeniach, żeby faktycznie one były wielostawowe i żeby jak najwięcej partii tutaj ćwiczyło, więc robicie sobie właśnie to wiosłowanie naprzemienne, czyli najpierw robicie podchwytem, później chwytem neutralnym i wstajecie do martwego ciągu, oczywiście cały czas trzymacie plecy. To jak zrobić odpowiednie wiosłowanie, test też jest już na moim Instagramie, też podlinkuję, jeżeli będziecie zainteresowani. I to ćwiczenie też robicie z 10-12 razy. Kończycie to ćwiczenie i robicie standardowe mountain climbers, ale tutaj robicie na przykład, możecie tak zrobić, możecie oczywiście zrobić klasyczne, ale ja tutaj Wam pokazuję, że najpierw idę prawym kolanem do prawego łokcia i później prawym kolanem do lewego łokcia i dopiero zmieniam. I później właśnie lewe kolano, lewy łokieć, lewe kolano, prawy łokieć. I tutaj też po 10 powtórzeń na stronę i 4 serie. Pamiętajcie tylko przy wiosłowaniu, żeby poczuć plecy, nie możecie dawać łokci tak jakby do góry, centralnie, tylko bardziej po skosie, żeby skupiać się na tych łopatkach. Bo jeżeli nie będziecie skupiać się na łopatkach, żeby jak najmocniej je zmiażdżyć podczas wiosła, to wtedy nie poczujecie pleców, tylko albo ręce, albo lędźwiowie, jeżeli nie będziecie czuć brzucha, więc zobaczcie sobie koniecznie ten film, gdzie Wam pokazuję, jak robić prawidłowe to wiosłowanie, żeby to najlepiej Wam weszło. Dalej mamy już przedostatnie, słuchajcie, martwy ciąg z zarzutem i wyciskaniem żołnierskim. Jak widzicie, dużo jest tutaj martwego ciągu, ale to tak naprawdę jest tylko taki przejściowy ruch, tylko musicie pamiętać, przy tym ćwiczeniu, jak robicie już wiosłowanie żołnierskie, pośladki są maksymalnie spięte, brzuch jest maksymalnie spięty, żeby nie robić znowu przeprostów w odcinku lędźwiowym, bo nie chcecie podnosić siłą odcinka lędźwiowego, tylko siłą mięśni głębokich i właśnie rąk. W momencie, kiedy idziecie już do góry, skupiajcie się na tym też, żeby nie robić przeprostu w ręce, tylko żeby ciągnąć ruch z barków, bo to jest ćwiczenie też na barki. Czyli żeby mieć takie piękne, umięśnione, ale
lekko uniesione, wyrzeźbione ręce. Więc nie róbcie tutaj na górze przeprostów, bo wtedy no, nie poczujecie tego tak, jak macie poczuć, tylko właśnie staracie się barkami unosić i w momencie, kiedy czujecie już maksymalnie dopięcie, wracacie. Łopatki ściągnięte, głowa przedłużeniem tułowia, brzuch napięty, pośladki spięte. I to jest to ćwiczenie. I łączycie sobie to z przyciąganiem ketla do brody. To też jest ćwiczenie na barki. Tylko tutaj znowu brzuch napięty, pośladki spięte. I unosząc, łokcie idą najwyżej, ale nie róbcie tego jak najbliżej tak jakby tułowia, bo bardzo często wtedy wchodzi w kaptury tak zwane. Tylko starajcie się bardziej do przodu, żeby tylko poczuć tu. Jeżeli czujecie tutaj z tyłu, to nie. Musicie bardziej dać ręce do przodu i wtedy skupiać się, żeby jednak ten łokieć, żeby unosząc łokieć bardziej czuć bark. Może tak. Więc tego martwego ciągu z zarzutem i wiosłowaniem możecie zrobić sobie po 10 powtórzeń, a potem przyciągania 15, jeżeli macie mniejszy ciężar, bo tutaj ja po prostu zawsze biorę tak, że robię sobie ósemkami czy dziesiątkami i później odkładam jednego ketla i dalej robię, więc może i to spokojnie tak 10-15 razy damy radę. I ostatnie już ćwiczenie to Superman z deską. Więc najpierw robimy klasyczne supermeny, nic tutaj szczególnego nie ma. Leżycie sobie na ziemi brzuchem i unosicie do góry i dłoń, i ręce, i tułów, i właśnie nogi. Możecie przytrzymać chwilę właśnie w tym spięciu, tak 5 sekund i opuszczacie. I kiedy to skończycie, robicie 12-15 powtórzeń, tutaj chcecie czuć odcinek lędźwiowy. To jest jedyne ćwiczenie, gdzie chcecie je czuć. Chyba, że jeszcze unoszenie tułowia. Tak? Czyli te ćwiczenia, gdzie chcemy czuć odcinek lędźwiowy, są na odcinek lędźwiowy. Poza tym nie chcemy go czuć w ogóle. Więc kiedy zrobicie to, od razu wstajecie do deski. Jak zrobić poprawnie deskę? Też jest film na Instagramie, więc możecie sobie zobaczyć, ale głowa jest przedłużeniem tułowia, łokcie są pod barkami, łopatki są ściągnięte, brzuch jest napięty, miednica jest podwinięta, to jest bardzo ważne, bo zauważyłam, że dużo osób, powiedzmy, że mniej więcej trzyma dobrze tą deskę, ale zapomina podwinąć miednicę. Czyli podwijamy miednicę, najlepiej to pokazałam właśnie w tym filmie, jak zrobić tą deskę poprawnie na Instagramie, czyli nie robimy tak jakby przodopochylenia, tylko dopinamy brzuch, spinamy pośladeczki i trzymacie tyle, ile jesteście w stanie. Najlepiej jak najdłużej, ale no nie powiem, macie trzymać minutę, bo jeżeli ktoś nie wytrzyma 30 sekund, no to będzie zdołowany. Więc trzymajcie tyle, ile możecie. I tak wygląda cały trening, więc dajcie mi koniecznie znać, czy go wypróbujecie. Jeżeli tak, to jak było, co czułyście, czy wszystko było ok, piszcie, bo chcę zobaczyć po prostu, czy to, co Wam teraz pokazuję, czy to Wam się sprawdzi. Na pewno tak, bo ja już nieraz to robiłam, więc sprawdzi się, jeżeli dobrze to zrobicie, ale dajcie znać, jak się czuliście po treningu, jak było następnego dnia i czy chcecie więcej takich filmów, no bo jeżeli robicie taki trening dla osób początkujących, warto jest jeszcze jakieś inne ćwiczenia włączyć, więc jeżeli będzie zainteresowanie tym filmem, nagram jeszcze na przykład jeden trening całego ciała, który możecie łączyć właśnie z tym, żeby to było takie dopełnienie i może jeszcze trening pośladków dla początkujących, więc tak. Starałam się też zrobić, żebyście ewentualnie mogli wykonać to w domu, więc nie ma tutaj żadnych sprzętów, są tylko obciążenia, które tak naprawdę możecie użyć, butelek z wodą czy jakichś innych cięższych rzeczy, więc mam nadzieję, że to też Wam się spodoba. Czy to wszystko? Oczywiście po treningu uspokajacie się, nie wychodzicie takie zgrzane od razu. Nie jestem fanką rozciągania po treningu, ale postaram się, żeby w lutym pojawił się taki film, co zrobić po treningu, żeby nie wyjść taką zgrzaną. Więc jeżeli chcecie coś takiego, to też piszcie w komentarzach, to jeszcze zdążę nagrać przed moimi wakacjami. Albo nagram to na wakacjach. To będzie piękne. Tak może zrobię. To będzie w marcu. Ale będzie, za tydzień będzie kolejny film odnośnie bardziej tej kwestii żywieniowej, bo chciałabym zmieniać raz trening, raz żywienie, raz trening, raz żywienie. I to tyle. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to oczywiście zachęcam. Mam nadzieję, że kiedyś Alan powróci, ale jeszcze możecie mnie obserwować na Instagramie. Tam wrzucam bardzo dużo pomysłów na treningi, więc koniecznie zobaczcie. A teraz kończę. Dzięki bardzo za oglądanie i widzimy się za tydzień.